gości stołem! Medal Stolema wręczyły mi w 1967 roku. To jest jedno wielkie wydarzenie dla nas jako studentów. Jest to wielka ura, że my możemy wręczyć ten medal Stolema i wybrać, kto go dostanie. Zdecydowaliśmy, że damy medal Darkowi Majkościmu. Jest to wieloletni działać na rzecz kulturę, tradycję kasiepści. Jesteś pisarza, wydał pierwszą książkę fantazy kasiepską, Płedłeka Jastrę. Jesteś wykładowcą na Uniwersytecie Gdyńskim na kierunku etnofilologia kasiepsku. Robi tak wiele i tak wiele ludzi go zna, że musiał najść jego czas. To zdecydowanie Stolem. Jeden chyba z najbardziej pracowitych ludzi, jakich znam na Kaszubach. Jak mówimy o tym ruchu kaszubsko-pomorskim naszym, to no, takich jest niewielu z pewnością. Po pierwsze to przyjaciel, a po drugie to, tak jak było wspomniane, wieloletni współpracownik i w Kaszubskim Forum Kultury, i w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie. Przeszło 20-letni co najmniej staż, bardzo mocny w Kaszubszczyźnie, tak? W systematycznym działaniu, bo to przecież i muzealnik, i dziennikarz, i tłumacz, no tutaj można by dalej mnożyć. Ci Dark Majkości w jedno wiedzy lud zecnych lat, że Kasiebi zna i jemu pisyny, że tam za jego życowe stegna? Lud zecnych lat to nie. To tak myślał od tacich młodze z nowych lat. Lud tacich wiera pierwszego przeczytania Remusa na przodkach, ze tam 7-8 klasa z podlecznej szkoły. No i później na studiach to im był gwiazd, że to jest coś, co chce robić. Jeszcze mnie wiedzło, że podaw to tak całym sobą, że to madze też i moja pasja i moja robota. No ale tak się okazało, tak wyszło, no i z tego im baro ryt i nie był w takich dniach jak ten, ale kłeś do gorena są myślę, że no mów wczesny, bo prawdę mów wczesny, że robię to co kłechom, że nie czeja, że to czym co zajmą mnie, jakąś drangą robotą, że chcę mieć coś tego dnia wstojać, coś nowego wymyślać i robić. Tyś to nie tak, że jest umiem przykuł Kaszebizna, bo na mnie, bo tyś na mojej drodze było wiele ledze, które mnie tam cierowele w dobrą stronę, dywele mnie jakąś robotę, jaką mnie pchała ceruska bardziej, łed, no nie wiem, pewno łed Radia Kaszeby byśmy musieli zacząć, Stegny, później Gazeta Kustersku, Pomeranio i no rozmaite inści drodzi, Muzeum Wejrowsi, Kaszebski Forum Kultury, Gdoński Uniwersytet, rozmaite muzea, instytucje, no było tych placów i tych ledze bardzo wiele. Bardzo jem ryt z tego, że to prawie młode ledze, jakby dozdrzele moje dzejani i chcą mnie jakoś tam wyprzednić. To ważne, bo tak jak gdybym mam stara z nima robić i w tym pokoleniu mi to powtórzą publiczno wiele razy. Wedle mnie to młode pokolenie, co z dnia wchody do Kaszebizny, zrobi wiele więcej jak naje pokolenie, jak pokolenia tych, co byli przed nami. Mnie się zdawa, że ten ich czas będzie bardzo belnym, takim złotym czasem dla Kaszebizny.